To, co pokazaliście dzisiaj na parkiecie, uważam, że było na naprawdę świetnym poziomie. Rozmawiałam także przed chwilą z Iwoną, czyli tak naprawdę najbardziej ostrą osobą z jury. No i ona jest po prostu zachwycona, ale nie tylko tańcem, jednak też tą postawą i no, tym, że w jakimś stopniu przełamujesz bariery i pokazujesz ludziom, że można. Tak, to on naprawdę jest dla mnie wzorem dla takich osób. Tak szybko, jak on stanął na nogi, jak on się podniósł, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, tak? To jest zdumiewające, przepraszam. On rywalizuje z osobami, które są w pełni sprawne. On niedawno też był sprawny, dopiero uczy się tej sprawności na nowo, a pokazuje, że jest jednym z lepszych, tak? To znaczy, że jeśli się chce, można zrobić wszystko. A ja myślę, że on jeszcze może sporo odkryć w tej protezie i może jeszcze dużo, dużo lepiej tańczyć. Też mam taką nadzieję, że nam się to uda. Ja jak słyszę, że taniec był dobry i że ładnie zatańczyliśmy, to zawsze mówię, że to zasługa Hani, bo ja powtarzam często, że jestem zadaniowcem, ja wykonuję polecenia, ja tak jestem nauczony jako sportowiec, zawsze pod opieką trenera trenowałem i tutaj jest podobnie. Hania przychodzi, mówi, co mamy robić, my to robimy, a później są efekty. Powiedz mi, Haniu, gdy dowiedziałaś się, że no powiedzmy jest jakaś taka mała niedyspozycja, to miałaś taką myśl, że czegoś nie będziecie mogli wykonać, albo że może będziesz czymś trudniej, czy od razu wiedziałaś, jak zobaczyłaś Sylwestra, że dacie radę ze wszystkim? Ja powiem tak, to nie jest mała. To jest duża przeszkoda, bo tak jak już mówiłam, chociażby to, że przed naszym występem ktoś otworzył drzwi, jak staliśmy na backstage'u, to od razu dyskomfort dla nogi, zaczyna boleć Sylwestra noga, tu jest klima, on musi stać, on nie może stać, on musi odpoczywać, to nie jest tak, że to już wszystko jest zdrowe, prawda? Dlatego to jest duża przeszkoda, ja się uczyłam pracy z Sylwestrem, bo to nie jest tak, że ja weszłam i ja wiedziałam, co robić. To jest pierwszy przypadek, jaki uczę, że tak powiem, osoby niepełnosprawnej w ten sposób. Więc dla mnie jako nauczyciela to też jest odkrywcze. Ja na każdym treningu sama też dowiaduję się co i jak powinnam go nauczyć, bo to nie jest tak samo jak z normalną osobą. Pomimo, że jestem przyzwyczajony do bólu, to czasami jego skala mnie przerasta i Hania często jest świadkiem sytuacji, gdzie moja noga po prostu już nie wytrzymuje napięcia i nie chce współpracować. Ja może zaznaczę, bo widzowie mogą tego nie wiedzieć, że taką protezę zdejmuje się co parę godzin, żeby ta noga odpoczęła, a my dzisiaj przyjechaliśmy do studia z samego rana, więc ja od 12 godzin jestem na protezie, cały czas trenujemy, cały czas nagrywamy i niestety już dzisiaj i wczoraj również musiałem sięgać po tabletki przeciwbólowe, staram się tego unikać, ale jednak skala tego bólu troszkę mnie przerosła. Radzimy sobie jak możemy, teraz myślę, że zadbamy o odpowiednią regenerację, żeby od jutra zacząć treningi do kolejnego odcinka.